O! Bo zagrywa na serio. Jeśli można, to zaczniemy. Nie będziemy już czekać na Zmieniańskie. Zaczniemy od fragmentu Ewangelii, który pan przewodniczący nam przeczyta. Jak tylko włoży tablet. Mogę prosić? Tam, gdzie będziesz patrzył, tylko długo głupsz. No, to wiesz, może już zakończmy z tym. Wiecie, sposób. Ej, no, jak uważasz? Piszmy słowo w wersji elektronicznej. Nowoczesny przewodniczący. Tak, to nie wynika z nowoczesności, to wynika z zaniechania w aspekcie tradycji. Stopniowo do słowka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać. Każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocą nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zeszła ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was wszystkich. Znajdziecie. Serdecznie witam państwa i dziękuję, że znaleźliście czas i chęci, żeby dzisiaj tutaj się z nami spotkać. Na początek spotkałem się dzisiaj z panem prezydentem. Przez przypadek prosił, żeby, znaczy nie przez przypadek prosił, ale prosił, by przekazać państwu najlepsze życzenia. Niestety nie może być dzisiaj z nami, podobnie jak pan radny krakowski, podobnie wielu naszych członków, ze względów a to zdrowotnych, a to służbowych, nie mogło się dzisiaj pojawić. Na początek może czy nasi goście zechcą zabrać głos? Nie, no może połamy się opłatki, a potem będziemy dyskutować. Tak, ewentualnie kilka słów. Ja może, jeśli tylko tak, ja będę mówił bardzo krótko. Wyjątkowo. Tak, wyjątkowo, bo co mnie znają, to wiedzą, że potrafię mówić długo. Ja tylko, no tak w szacownym gronie nie wypada mówić długo. Ja tylko chciałem państwu przekazać od całej Rady Dzielnicy Czechów Północnych najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i w tym nadchodzącym 2016 roku jak najwięcej radości, jak najmniej smutków, żeby współpraca się rozpoczęła i układała bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie. No i żeby widzieli, czy mieszkańcy, którzy tu mieszkają, żeby widzieli w działalności państwa to propublikowano. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja państwu również życzę, żeby razem z tym Bożym Narodzeniem coś narodziło się także w naszej Radzie Dzielnicy. To tak życzę i państwu, i sobie egoistycznie, żebyście zaczęli w końcu rzetelnie i sumiennie pracować, realizować zadania, do których zostaliśmy powołani. I bardzo serdecznie państwu i państwa rodzinom życzę zdrowia, spokoju, białych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, dużo radości, powodów do radości w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.